modzie ekokreatywnej. Dzisiaj filmik, trochę później, od razu Was przepraszam za to, ale miałam problemy trochę techniczne, trochę zdrowotne, no i dlatego taka obsuwa. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na stylizację i dzisiejsze stylówki będą z lekkimi kozaczkami i botkami na przedwiośnie. Zapraszam serdecznie. Przy okazji chciałam Was poprosić o subskrybowanie mojego kanału. Jeśli podoba się Wam program, jeśli moje filmiki uważacie, że są godne uwagi, proszę zasubskrybujcie, wciśnijcie sobie polubienie, bo to jest dla mnie taka nagroda i motywacja, oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać wiadomości o nowych filmikach. Szczerze Wam powiem, że przedwiośnie to jest taki trudny okres, bo jest szaro, jeszcze nie jest zielono, już nie jest biało i ogólnie jest trochę to takie, wydaje mi się, przygnębiające, nie do końca wiadomo, co nosić w tym okresie czasu. Nie do końca wiemy, co nosić wtedy, bo robi się na przykład nagle ciepło i trzeba się rozbierać, więc właśnie warstwowe ubieranie jest dobrym pomysłem na tą pogodę. Natomiast jakie buty? No za cienkie będą jeszcze pantofle czy odkryte buty. Oczywiście można nosić adidasy, ale czy sneakery inaczej. Ja nie lubię za bardzo adidasów, rzadko noszę, chyba że właśnie takich sportowych bardziej okazji. No to co nosić, żeby nie było nam za gorąco, za zimno, żeby się nie przeziębić i żeby super wyglądać. Oczywiście wszystkie stylizacje dzisiejsze będą z second handów, rzeczy vintage'owych i moi drodzy, już się nie mogę doczekać i powiem Wam, że ja bardzo lubię na przedwiośnie ubierać się kolorowo i barwnie, właśnie żeby rozjaśnić, rozświetlić tą aurę taką trochę przygnębiającą, dołującą i żeby dodać sobie już takiej energii na nowy sezon. Także moi drodzy, wszystkie prawie te stylówki będą dość kolorowe, właściwie wyjątkiem jest tylko to, co mam na sobie, taka najbardziej biurowa, najbardziej może oficjalna stylizacja. No ale tutaj takim akcentem, który wymyśliłam sobie, że będzie rozświetlający, jest właśnie ta biała bluzka z takim fajnym, jeszcze może trochę nawet zimowym lookiem, z takim elementem tutaj tego żabociku takiego na dekolcie. No i powiem Wam, że to już rozwesela, to już rozświetla, mimo że to jest biel, ale człowiek się staje taki jaśniejszy od tego i nie jesteśmy tacy szarzy, burzy i ponurzy. Kochani, dzisiaj pójdę kluczem butów i zacznę od tych butów, które mam na sobie. To są takie właśnie jakby kozaczki pończochowe, bardzo, bardzo wąskie, to mają taki ściągacz jakby. Są bardzo obcisłe, bardzo zgrabne. Ja osobiście bardzo lubię te buty, są bardzo wygodne. Oczywiście to są buty vintage, jakieś, nie wiem z jakiego okresu, ale mają przepiękny kształt i są idealnie jak skarpeta na nodze, naprawdę. I mają bardzo dobrą wysokość obcasa, nie są za wysokie, wygodnie się w nich właśnie chodzi, nie są ocieplane. I właśnie tutaj takie buciki będą super na przedwiośnie. Wybrałam właśnie pierwszą stylówkę tak, żeby zacząć od czegoś dla mnie mało typowego, bo ja rzadko się tak ubieram, tak biurowo może powiedziałabym, ale spodobał mi się ten żakiet, który ostatnio kupiłam, pokazywałam w holu, no i postanowiłam pokazać Wam go w jeszcze innej stylówce niż do tamtych leginsów, które już nawiasem mówiąc nosiłam i pokazuję Wam teraz do tej właśnie takiej spódniczki wełnianej w pepitkę, czyli robi się coś w rodzaju takiego kompletu. Nie przepadam za kompletami, to od razu Wam powiem, ja nie jestem fanką w ogóle garniturów żadnego rodzaju. Ja lubię takie rzeczy z fantazją, jak coś jest zbyt podobne, to już mi się przestaje to podobać. Ale tutaj różni się to wielkością tej pepitki, więc jest do zaakceptowania. No i, wydaje mi się, że coś takiego właśnie na taką oficjalną okazję, jak mamy jakieś uroczyste wyjście, czy też kolacje, czy spotkanie biznesowe, jak najbardziej można się tak ubrać. I do tego, zobaczcie, tutaj jeszcze dobrałam dodatkowo płaszcz, który jest tutaj. I to właściwie to jest taki swetropłaszcz z Zary, nie, chwileczkę, już patrzę, z Mango, przepraszam, z Mango, z domieszką wełny, ale tutaj jest dużo sztucznego niestety, ale bardzo mi się podoba ten swetropłaszcz, jest bardzo długi, jest taki, taki nietypowy, wydaje mi się, i też właśnie jest w taką pepitę, w taką może bardziej już tu kratę niż pepitę, dzianinową i to jest naprawdę fajne, wygodne i na tą wełnianą marynarkę, kiedy włożę ten płaszcz, już jest mi wystarczająco ciepło. No a gdy jest mi za gorąco, robi się na przykład nagle ciepło w ciągu dnia, mogę to ściągnąć i jestem tylko w żakiecie, który też jest dosyć
dosyć ciepły. A to się nie zapina, można sobie oczywiście to spiąć pasem, więc też jest fajny właśnie na taką porę roku. Ciekawa jestem bardzo, jak się Wam podoba ta stylówka. Jak mówię, to nie jest typowy mój styl, ale czasem się tak ubieram i właśnie zależy to wszystko od okazji. Wydaje mi się, że taka właśnie okazja oficjalna wymaga trochę takiego bardziej klasycznego stylu, może z jakimś takim ekstra vibe'em, jeśli jesteście bardziej zwariowani jak ja. Ja pewnie bym tu wybrała jakąś bardzo kolorową torebkę do tego, ale tutaj pokazuję Wam taką torebkę, która by pasowała właśnie do takiej, takiej klasycznej okazji. Na przykład do pracy. No i wydaje mi się, że fajny zestaw taki oficjalny. Nie wiem, piszcie co sądzicie, czy się Wam ta stylóweczka podoba. Na pewno bardzo zgrana ze sobą i no i ta bluzka mnie, powiem Wam, to jest taki element, który mnie przekonał do tej stylówki, do tego zestawu zdecydowanie, bo ona tutaj daje mi dużo więcej radości. Idźmy dalej, kochani. Kolejne buty, które Wam pokażę, to będą te buty, które już ostatnio widzieliście w holu. Ale, no i dlatego właśnie zaczynam od nich. Najpierw te moje botki zamszowe. Zaczęłam wymyślać stylizację z tymi botkami, no żeby wiedzieć, do czego je po prostu nosić, prawda? No i tak, te boteczki są bardzo wysokie i mają taki, przez to, że są zamszowe, są takie dosyć spokojne. One nie są wcale aż tak wyzywające. No i tutaj pierwsza stylóweczka, w ogóle nietypowa dla tych botków, bo zwykle takie wysokie botki się nosi do czegoś krótkiego, do mini, do jakichś spodenek, do leggingsów. A ja tutaj spróbowałam troszeczkę to przełamać i włożyłam sobie do tego spódnicę na lata 50, taką malinową, zobaczcie, do bordowego body, do paska bordowego i do tej właśnie pelerynki. Zobaczycie najpierw stylizację z całościową, czyli z pelerynką. Będziemy zaczynać od najgrubszych warstw i je zdejmować. Tak jak zdejmujemy w razie, gdy robi nam się za gorąco albo wchodzimy do pomieszczenia. No i właśnie zobaczcie. Tutaj według mnie bardzo fajna stylizacja. Podoba mi się bardzo kolorystycznie i taka jest nienudna. Właśnie ta przepiękna pelerynka, którą widzieliście już w holach i w stylówkach na lata 50. Malinowa spódniczka. Ja dobrałam sobie jeszcze, żeby nawiązać do tych botków, bo one są szare. Takie, no, taki odcień gołąbkowy. I tutaj na tej chusteczce, którą dobrałam do tej stylówki, jest też taki szaro-błękitny kolor, który nawiązuje do tych botków, bo inaczej tu one by troszkę nam odstawały. Oczywiście ja bym normalnie do tego jeszcze włożyła torebkę i mam taką właśnie popielatą, matową torbę, która by się jak najbardziej do tego nadała, ale już tu jej nie brałam, bo powiem Wam, że bardzo dużo tych stylówek było i troszeczkę czasowo się nie wyrobiłam ze wszystkim. Ale w każdym razie, zobaczcie, taka apaszka, ona ma w sobie taki malinowy odcień, taki pod bordo wchodzący. Wiem, że może troszkę światło być przekłamane, więc ja Wam tutaj będę mówić kolory, jakie one naprawdę są. Ta spódnica jest typowo taka malinowa, więc to jest wszystko w takich odcieniach czerwieni, różu, bordo, malina, coś takiego. No i bardzo fajnie według mnie to wyszło. Do tego pokażę Wam jeszcze, jak zdejmę już tą pelerynkę, zobaczcie, no to mamy dwie wersje, jedna z takim jeszcze bolerkiem bordowym, on ma trochę bardziej fioletowawy odcień, ale jeszcze jest do zaakceptowania według mnie, bo tutaj jest trochę zabawa tymi odcieniami różu, że tak powiem. No i całkiem po zdjęciu już tego bolerka mamy bordowe body. Ja bardzo lubię właśnie takie wąskie body do szerokiej spódnicy. To według mnie super podkreśla figurę. No i oczywiście pasek, botki i apaszka. Apaszka zostaje, żeby nawiązać do botków, oczywiście. No, ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta stylówka. Ja obiecałam Wam stylówki z tą pelerynką, no i właśnie tak będę to nosić. A druga rzecz, którą bym nosiła do tej pelerynki, już pokazuję, to jest taka sukienka na lata 70. Nie przeszkadza mi, że ona jest w innym stylu niż ta pelerynka trochę. Ma też taki malinowawy, trochę bordowy odcień tej czerwieni. No i jest bardzo, bardzo fajna, fajnie podkreśla też figurę. Bardzo lubię tą sukienkę. Ona jest, mam drugą taką szarą w ogóle. Chyba pokazywałam już ją w holu, wydaje mi się. Raczej tak. No i tutaj do tej sukienki wersja znowu z chustką i z tymi botkami, żeby znowu nawiązać do tych szarych butów, które są nieocieplane, czyli idealne na teraz właśnie. Bardzo, bardzo fajna sukienka. No i znowu tutaj mamy wersję z płaszczykiem, czyli z tą pelerynką i bez.
A dodatkowo chcę Wam jeszcze tu pokazać z takim bolerkiem od Armaniego, które ostatnio kupiłam. Niedawno kupiłam i bardzo lubię to połączenie takiego bordo, takiej specyficznej czerwieni z fioletem. Ono jest takie bardzo ożywiające, dodaje energii. Podoba mi się zestawienie właśnie fioletów z takimi rodzajami czerwieni. No i tutaj to fajnie wygląda. Jeżeli jest zimno, to można dodatkowo takie bolerko po prostu jeszcze pod tą pelerynkę sobie albo pod cienki płaszczyk sobie ubrać, żeby nam było po prostu ciepło. Jak jest za ciepło, zdejmujemy sobie płaszczyk i koniec. No i tak, moi drodzy, to były propozycje z tą pelerynką i z tymi kozakami. No i tutaj zostało mi jeszcze do tych kozaczków jedna propozycja. Do te kozaki można do wielu rzeczy nosić, do bardzo wielu. Ja tu miałam 100 pomysłów, no ale nie pokażę Wam wszystkich, bo to by było niemożliwe, ten program by trwał 3 godziny. Więc kozaczki do tego, za dużo rzeczy wziąłam, do tego leginsy takie zamszopodobne, szare, żeby już noga się nam robiła bardzo długa w ten sposób, to bardzo wyciąga figurę, jeżeli mamy ten sam kolor na całych nogach. No i do tego mam takie szary koszulkę jakby z koronką przy twarzy, przy dekolcie i do tego taki sweter, który ostatnio kupiłam, zobaczycie go w holu jeszcze, z wełny, przepiękny kolor fioletowy, Sisley firma, to jest wełna 100%. No i taki oversize'owy sweter, ja myślę, że on jest nawet męski, ale uważam, że jako oversize, jako taki blazer narzucony na wierzch wygląda super. No i właśnie taka stylóweczka, szary z tym fioletem, żeby podkreślić. I ten fiolet cudownie moim zdaniem właśnie ożywia tę szarość, która sama byłaby taka nietwarzowa i męcząca raczej. I dlatego właśnie to, super. No i teraz płynnie przejdziemy do innych wodków i innej stylizacji, a zostaniemy w tym samym swetrze i w tych samych leginsach. Tylko zmieniam buty teraz. No i kochani, zobaczcie, takie buty, które ostatnio widzieliście, moje takie artystyczne buty z recyklingu. One są takie szaro-błękitne też, z zielenią, z fuksją, z fioletem, z limonką tutaj. Dlatego tu jest dużo możliwości kolorystycznych i od razu pokażę Wam właśnie, że ta stylóweczka z tym fioletowym swetrem mogłaby idealnie pasować. Jeszcze dobierzmy do tego super pasującą torebkę w podobnych barwach. No i te buty do tego, też tutaj ten szaro-niebieski nam z tymi leginsami będzie fajnie wyglądał. No i sweter nawiązuje tutaj do tych fioletów na butach. On wydobędzie ten fiolet, który mamy w tych wzorach tutaj. No i oczywiście można sobie jeszcze jakiś fioletowy element dobrać, jeżeli chcecie jeszcze bardziej to podkreślić, ale wydaje mi się, że wystarczy zupełnie. No i bardzo mi się też podoba to zestawienie kolorystyczne, jest według mnie super. I w ogóle tu do tych butów też proponuję tu moją taką torebkę skórzaną, super firmy zresztą, którą już pokazywałam Wam, w różnych takich kolorach, między innymi limonka i fiolet, więc też idealne moim zdaniem zestawienie do tych właśnie butów i do tej stylówki. No i idźmy teraz tropem tych nowych butów. No i moi drodzy, teraz wersja z taką moją nową zdobyczą, którą też zobaczycie w holu następnym. Kupiłam taką sukienko-koszulę. Troszkę tutaj może być słabo kolory widać, bo wiecie co, dzisiaj mieć światło straszne figle tu płata. Już zmieniałam wiele razy ustawienia i masakra. Jest dzisiaj wyjątkowo, raz świeci, raz nie świeci i jest bardzo ostre to światło dzisiaj. Także przepraszam z góry Was za problemy z kolorem. Taka sukienka, zapłaciłam za nią 20 zł. To jest Jezus, nie wiem, czy nie z Bigi czasem, wyjątkowo, bo ja tam rzadko kupuję, ale zdarza się. Ona jest ze sztruksu w ogóle i ma przepiękne kolory wzorów. Zobaczcie, jak zobaczyłam tą sukienkę, po prostu zakochałam się w tym zestawieniu kolorów. Zielony, takie właśnie ludowe kwiaty z fioletem, troszkę tam jest też pomarańczu. No i to mi się oczywiście od razu skojarzyło z czym? Z tymi wzorkami. Zieleń, właśnie fuksja, tu jest limonka, fiolet, no prawie identyczne zestawienie kolorów, naprawdę trzeba mieć fuksa, żeby coś takiego znaleźć. Ona jest bardzo duża ta sukienka, z 42, na mnie jest dużo za duża, ale ja to noszę jako taką koszulę i zobaczcie, w tym zestawie, który pierwszy tutaj zobaczycie na stylóweczce, to jest te same leginsy, ta sama bluzka pod spód,
i po prostu włożyłam tą sukienkę taką rozpiętą, jakby taką koszulę, taką tunikę jakby, do tego pasek fuksjowy, oczywiście, żeby tu też nawiązać kolorem. Jeszcze można zaszaleć dodatkowo z chustką. Zobaczcie, ja mam tutaj taką chustkę, którą zaraz Wam też pokażę w stylówkach. Można sobie nawiązać, ona jest w identycznych kolorach. No i do tego oczywiście można by włożyć na wierzch jakiś płaszczyk, ale płaszczyk jest zazwyczaj jednolity i on nam przykryje całość, a ja chciałam, żebyście zobaczyli jednak tą stylówkę z tymi butami, jaka ona jest pod spodem, bo no jak mówię, płaszcz tutaj wiele nie wniesie akurat, a zakryje te wspaniałe kolory. No i zobaczcie, całkiem fajny pomysł, ja tak rzadko noszę, ale te leginsy do tej sukienki z paskiem mi się podobają, naprawdę. Uważam, że to jest super i powiem wam, że jeszcze mam taki pomysł, żeby do tej sukienki dokupić sobie limonkową spódnicę z takiej, albo sztywną z takiej tafty, albo taką tiulową, limonkową albo fuksjową, ale wolałabym limonkową, bo fuksji tu już jest dużo. No i uważam, że byłoby przepięknie, jakby właśnie rozpięta bluza, tutaj szeroki pas jakiś zastosować i ta stojąca spódnica z tiulu by zrobiła z tego przepiękną kreację. Jeśli znajdę coś takiego, jeśli uda mi się to kupić, to oczywiście pokażę Wam tą stylówkę, bo to jest moja taka wymarzona, taka trochę designerska stylóweczka kolorystycznie. No i przyznajcie, że to do tych butów i jeszcze dodatkowo do torby, no to jest w ogóle, nie wiem, jakim cudem takie kolory można dobrać. Ale udało mi się, no mam szczęście. No i bardzo mi się podoba to i chyba nawet powiem Wam, że jutro tak pójdę do szkoły, bo się zajawiłam bardzo na tą stylizację. No i jeszcze ta sukienka w drugiej wersji, zapiętej z szerokim pasem, bo jeśli ona jest całkiem zapięta i ona nie ma takiego jakiegoś super kroju, jest za duża, więc szeroki pas lepiej to spina i nadaje ładniejszy kształt sylwetce. No i do tego sobie jeszcze założyłam chustkę, zobaczcie, ona też jest w stylu ludowym i ma bardzo podobne kolory, to jest taki biskupi kolor, taka mocna fuksja, też z żółtym, z taką zielenią, która jest bardzo podobna jak na sukience. Popatrzcie, no naprawdę, to są prawie identyczne kolory. I może by się to zlewało, ale ja tą chustkę po prostu jako taki szalik ocieplający noszę. I nawet czasem w pomieszczeniach jest chłodno, można sobie to zarzucić na ramiona albo właśnie owinąć wokół szyi tak artystycznie. No i będzie przesuperowy strój. Naprawdę mi się bardzo udało, a tą chustkę już mam chyba z rok w mojej szafie. Tak, ona jest z czystej wełny. Jest bardzo, bardzo piękna, cudowne kolory według mnie. Także wydaje mi się, że też ciekawa, taka inna, inna stylówka. No i bardzo fajne wzory, takie dodające życia właśnie. Kochani, przepraszam, mam troszeczkę znowuż problem niestety z zatokami. Coś ostatnio jestem taka podatna na takie dziwne wydarzenia. Jeszcze jedna stylówka z tymi butami i ta stylówka jest taka bardzo folkowa. To jest spódnica, którą raczej będę nosić bardziej już jak będzie cieplej, ale zobaczcie, spódnica, która też ma podobne w sobie kolory. Oprócz tego cynamonowego, czy nie wiem, ceglastego koloru tutaj na tej spódnicy, tutaj mamy też różowy, taki lekko fuksjowy bordo, niebieski, żółty, zielony, więc ja dobrałam do tego limonkową bluzkę z rękawem 3/4. Można do tego sobie jeszcze to bordowe bolerko, które wcześniej miałam, jeśli jest za zimno. Pas taki w stylu trochę ludowym. No i właśnie te botki znowu, te moje folkowe. Można do tego znowu jakąś torbę w stylu folkowym i jakąś fajną górę. Ja akurat mam dużo rzeczy, które pasują mi do tego, czy kurtek, czy jakichś takich neutralnych ciuszków na wierzch, które mogę, czy nawet zielony płaszcz, który posiadam, by pasował do tego na wierzch. Także nie pokazuję już Wam wierzchu, ale po prostu ta stylóweczka z tymi botkami, z tymi butami nieocieplanymi, folkowymi, też jest ciekawa według mnie. No, ale na pewno z tą spódnicą jeszcze na wiosnę zobaczycie stylóweczki. Kochani, i kolejne buty. Kolejne buty to już pokazywane w jesieni przeze mnie takie piękne butki z frędzlami tutaj, Gino Rossi. Nieocieplane znowuż i takie troszkę kowbojki na super obcasie i właśnie z takimi fajnymi, modnymi frędzlami. Ja w ogóle lubię frędzle. Nie do przesady, ale jakby niezależnie czy one są modne, podobają mi się. No i tutaj to
do spodenek moich ulubionych sztruksowych, bo ja bardzo lubię te spodenki nosić, do zieleni tym razem, bo postanowiłam pójść w takie kontrasty kolorystyczne, jak najbardziej rdzawy do takiego zielonego butelkowego też będzie pasował, rajstopy butelkowe i tutaj znowu Was przepraszam za kolor, ale to wygląda jak szare. Tymczasem sweterek z czystej wełny Ralph Lauren w butelkowej zieleni, ciemnozielony, ciemnozielone rajstopy to, no i właśnie te spodenki moje. No i druga wersja, kochani, to jest już taka na zewnątrz do wyjścia. To jest z takim moim vintage'owym żakiecikiem, żakieciko-kurtką jakby, która ma bardzo podobne kolory. Też jest tutaj taka zgniła butelkowa zieleń i taki właśnie rudy ceglasty kolor. Ona jest w takim trochę stylu właśnie staromodnym, z takim futerkiem tutaj uszytym i zapinana na takie fajne jak do futer zamknięcia, ale naprawdę bardzo mi się podoba to zestawienie i to jest takie na tą porę roku superowe, bo żakiet aksamitny zielony do tego bym nosiła na wiosnę, ale teraz jest jeszcze za zimno i taki żakiet lekko ocieplany jest lepszym pomysłem i jest bardzo ładnie dobrany do obu tych rzeczy, także według mnie super, fajnie to wygląda, podoba mi się. Nie wiem jak Wam, ale mnie się to bardzo podoba. No i można oczywiście tutaj torebkę moją z frędzlami, już jej też nie brałam dzisiaj, ale widzieliście ją wiele razy. Zresztą do tego każda torebka, na przykład taka podrabiana Louis Vuitton w stylu vintage też super pasuje. Kochani, i chyba dzisiaj już ostatnie bodki, tak. Tym razem to są takie w stylu retro bodki, w zgniłej zieleni, takie oliwkowe może troszkę, są przesuperowe, firmy Marc. Marc się pisze. Naprawdę są przepiękne, takie fajne, obcasik jeszcze modny w tym roku teraz. Zamszowo-skórzane, bo tu jest skóra licowa, tutaj jest zamsz i mają takie fajne wyłogi, tu, które można sobie też dać do góry, ale mi się podobają, jak są tak wyłożone. I do tego pokażę Wam tutaj moją spódnicę, którą kiedyś przerabiałam i widzieliście ją, z lat 80. z takim łańcuchem z przodu. W piękne zestawienie kolorów, takie turkusy, zielenie oliwkowe, zgniła zieleń i fiolet. No i do tego z czystej wełny i jedwabiu bluza z takim aksamitnym przodem właśnie. Też mi się bardzo podoba to zestawienie, do tego pasek, taki szerszy, żeby to fajnie wyglądało do tego. No i znowu, kochani, wypadałoby coś do tego włożyć, no to sobie tutaj dominują takie piękne odcienie zieleni, mi się bardzo podobają, różne, delikatnie się różnią, ale wszystko to jest zgrane ze sobą, więc dobrałam też mój taki płaszcz, który też wiele razy już widzieliście, nie wzięłam go już tutaj, bo za dużo by tutaj wisiało, troszkę przeciężkawo by to było, płaszcz wełniany z Zary, taki szlafrokowy, długi, idealnie w tym kolorze właśnie, idealnie w kolorze tej stylówki, też jest w takiej zgaszonej zieleni. No i tak, to już jest takie mniej kolorowe, ale powiem Wam, że te kolory do mnie jakoś przemawiają, jakoś chce mi się to nosić, nie wiem dlaczego, niby są takie zgaszone i spokojne, ale gdzieś tam mam apetyt czasem na tą taką, na te takie zielenie, różne odcienie zieleni, podobają mi się po prostu. No i kochani, jestem bardzo ciekawa, jak dzisiejsze stylóweczki się Wam podobały. To są moje takie kolorowe, jedne mniej, drugie bardziej, stylizacje na rozweselenie przedwiośnia. Polecam Wam dodawać kolory. Jeśli macie nawet jakieś dodatki kolorowe, to noście, żeby troszkę sobie dodać tej energii teraz przed wiosną. Kochani, zapraszam Was na następne programy, na haul oczywiście. I teraz planuję też stylóweczki z dzwonami. Bo teraz dosyć dużo zaczyna wchodzić dzwonów i w sieciówkach, i w różnych sklepach. Dzwony są modne, ponownie, a dzwony to nie są łatwe spodnie do ogrania, więc pomyślałam sobie, że może przydadzą się takie stylówki właśnie z dzwonami. Jak nosić dzwony, do jakich butów, do jakich topów, do jakich żakietów, płaszczy. Jeśli jesteście ciekawi, to piszcie, czy chcecie taki program. Ja o tym poważnie myślę, więc myślę, że go zrobię, ale jestem ciekawa Waszych opinii, czy to by było fajne. Różne rodzaje dzwonów w różnych stylówkach. No i jeszcze kolejny mój pomysł to płaszczyki takie już wiosenne, cieplejsze i chłodniejsze, już takie trenczyki i właśnie stylizacje z tymi trenczykami na wiosnę. Także bardzo proszę piszcie, co myślicie i czy chcecie takie programy. Kochani, żegnam się już z Wami serdecznie i do zobaczenia za kilka dni. Cześć!